Europosłowie dyskutowali nad niemiecką propozycją powiązania mechanizmu praworządności z budżetem Unii Europejskiej to próba rozdzielenia pieniędzy według politycznych upodobań silniejszych, na co nie ma zgody Polski. Podczas debaty o ustanowienie mechanizmu Unii Europejskiej na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych kolejny raz atakowano Polskę. W Unii Europejskiej mamy zbyt wysoki poziom tolerancji dla polityki autorytarnej, mamy już jedno państwo członkowskie, którego już nie można uznawać za demokrację. Drugie państwo członkowskie Polskę, gdzie sędziów można ścigać za wyroki sprzeczne z interesami partii rządzącej. Słowacki eurodeputowany Michal Simecka ocenił, że wobec takich państw jak Polska czy Węgry powinno się wyciągnąć poważniejsze konsekwencje, zwłaszcza finansowe. Unia Europejska i jej pieniądze nie mogą finansować autorytarnych rządów. Główne zarzuty wobec Polski to rzekome problemy w systemie sądownictwa oraz brak tolerancji wobec osób LGBT. Są spod płaszczykiem troski o demokrację. Wprowadzać aborcje, ideologię gender oraz specjalne prawa dla mniejszości seksualnych. Europoseł Solidarnej Polski Beata Kempa stwierdziła podczas debaty, że słowacki polityk mija się z prawdą. Ja przeżyłam komunę, ale nie dałam się tak zmanipulować jak pan dzisiaj, mówiący nieprawdę o tym, co się dzieje w Polsce. Do ataków na Polskę przyłączyła się także Sylwia Spurek, wcześniej związana z wiosną Roberta Biedronia. Spurek, podobnie jak inni lewicowo-liberalni parlamentarzyści, oceniła, że Polska to kraj pełen homofobii, dlatego środki z Unii Europejskiej powinny być Polsce odcięte. Wtedy głos zabrał Patryk Jaki z Solidarnej Polski. Ocenił, że bogate kraje zachodnie, które odpowiadają za finanse w Unii, mają te pieniądze dzięki swojej bezczynnej postawie podczas II wojny światowej. Wtedy, kiedy Polska była atakowana przez Niemcy i przez Sowietów, to wasze państwa stały i patrzyły, jak Polska honorowo broni wartości. Jaki dodał, że prawdziwą przyczyną ataku na Polskę jest zazdrość krajów zachodnich. Dzisiaj Polska wam przeszkadzała. Bo dużo lepiej sobie radzi od was. Szczególnie popatrzcie na Hiszpanię, gdzie prawie co drugi młody człowiek nie ma pracy. Od Polski to moglibyście się uczyć dzisiaj, ale was to uwiera, dlatego Polskę atakujecie. Cała dyskusja zaczęła się od skandalicznej wypowiedzi wiceszefowej Parlamentu Europejskiego i byłej minister sprawiedliwości Niemiec. Wypowiedzi, która w kontekście historycznej roli Niemiec w czasie II wojny światowej nigdy nie powinna paść. Państwa takie jak Polska i Węgry trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią. Skuteczną dźwignię. To, co stało się z absolutnie skandaliczną wypowiedzią Niemki, nie może być przez nas tolerowane i będziemy musieli temu się bardzo mocno przeciwstawiać. I będziemy protestować. Uważamy, że taka osoba nie ma absolutnie kompetencji do tego, żeby zasiadać czy piastować odpowiedzialne stanowiska w Parlamencie Europejskim. Polska w zakresie praworządności nie proponuje rozwiązań odbiegających od tych znanych chociażby u naszych zachodnich sąsiadów czy na terenie innych krajów Unii Europejskiej. Kłamliwe są także tezy, jakoby na terenie naszego kraju powstały strefy wolne od LGBT. To prowokacja lewicowego aktywisty, który tabliczki z takim napisem umieszcza na wjazdach do poszczególnych miast.